Dzień dobry, witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie z Nieboczów. Za nami właśnie kończy się kolejny trening GKS-u Jastrzębie w trakcie zimowego okresu przygotowawczego do rundy wiosennej sezonu 23-24 drugiej ligi. A z nami gość, myślę, że można nawet powiedzieć specjalny, nowa twarz w sztabie szkoleniowym GKS-u Jastrzębie, ale jednocześnie twarz doskonale przez kibiców GKS-u znana, Mateusz Wrana. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie, witam wszystkich kibiców. A więc, panie trenerze, chcielibyśmy zapytać, jak się pan czuje tutaj w nowej roli, bo jak wszyscy doskonale wiemy, występował pan w barwach GKS-u Jastrzębie, a teraz jest pan jednym z trenerów. Nowa rola, ale powrót do domu, więc jak każdy z nas wie, jest to miły powrót. Trochę czasu minęło od wyjścia z szatni od seniorów, jest powrót w innej roli. Mam nadzieję, że ta praca będzie pozytywnie zakończona w czerwcu. My też mamy taką nadzieję, panie trenerze. Wiadomo, zimowy okres przygotowawczy to taki okres, który ma swoje prawidła, rządzi się swoimi prawami, a więc do pana prośba, aby wyjaśnił pan kibicom, nad czym głównie teraz właśnie w tym zimowym okresie przygotowawczym trenujecie. W pierwszym tygodniu mieliśmy akcent na wytrzymałość tlenową. Tam chłopacy mieli może mniej styczności z elementami piłkarskimi, natomiast ten tydzień już jest stricte poświęcony naszemu modelu gry, jak mamy grać, jak mamy bronić, atakować, więc myślę, że to już się coraz bardziej chłopakom podoba, już jest mniej tego biegania suchego. No bo wiadomo, że ten głód piłki po przerwie jest dosyć duży. Sam pan doskonale wie jeszcze z kariery piłkarskiej. Ten tydzień, panie trenerze, zakończy gra kontrolna w Tychach. Będzie to pierwszy zimowy sparing GKS-u Jastrzębie z drużyną czołówki rozgrywek pierwszej ligi. Jaki jest cel tego sparingu? Myślę, że cel jest wyznaczenie, w jakim jesteśmy momencie aktualnie, nad czym będziemy musieli pracować. Może co już jest przez nas wypracowane mimo krótkiego czasu, to ten tydzień jest poświęcony na dwa aspekty, więc nie na pewno będziemy oceniać, czy zaczynamy to realizować. A myślę, że taka drużyna GKS Tychy, czołówka, też nam pokaże, nad czym jeszcze będziemy musieli. Pewnie wyjdą dodatkowe rzeczy, na których będziemy musieli się skupić. Rozumiem. Panie trenerze, tutaj korzystamy z obiektu tu w Nieboczowach. Widzimy, że obiekt jest całkiem, prezentuje się całkiem nieźle. Jak to z pańskiego punktu widzenia, z punktu widzenia sztabu szkoleniowego wygląda? Czy rzeczywiście jesteście zadowoleni z warunków, jakie tu panują? Nie, no myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Płyta, tak jak widać, tutaj jest w idealnym stanie jak na tą porę roku, więc nic nam nie brakuje. Myślę, że byśmy kłamali, jakbyśmy potrzebowali czegoś więcej do pracy codziennej. Dziękuję. Dziękuję.